się ją poznałem jak rudę. O północy chyba zakochała się. Dwa gibony jak maliny usta jej. Tamtej nocy ona skradła serce me. Ona skradła je. Życie jak walki ma swój czar. Ty mi malinka, już mi daj. Drina do szklanki, nocny dans. Niech już ta chwila wierszy twarz. Mocno kotka i miarlica. Ajaj, to moja witaminka. Mój raz zagraj w sercu mi alinka. Migraj dla nas droga bliskie linka. Mój raz mocno kotka i miarlica. Ajaj, to moja witaminka. Mój raz zagraj w sercu mi alinka. Migraj dla nas droga bliskie linka. Mój raz. Co oni robią? To. No co my robimy? A co my robimy? Siejemy sól potasową i ziemniaki. Trochę nam brakuje, ale w ramach współpracy międzysąsiedzkiej zamienimy się na inny nawóz, bo z solą potasową jest problem. A nam brakuje dosłownie 3-4 tony, także tutaj sąsiedzi nam pożyczą. No. Także koszty się rozłożą, bo część nawozu, znaczy większość nawozu, praktycznie cały fosfor mamy sprzed 2 lat, jeszcze tak. Zapasy. Kiseryk też mamy sprzed roku. Z ubiegłego roku, reszki no, zabrakło nam tylko 4 tony soli, no więc trudno, koszty jakoś tam rozłożymy. A gdyby to całość trzeba było dzisiaj zakupować, to no to by się nie dało raczej. To raczej byśmy nie kupili. Cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. No i co dzisiaj, rozsiewam nawozy. Tak, rozsiewamy nawozy pod ziemniaki. To są nawozy pozostałości z ubiegłych lat, z ubiegłego roku. Także no nic nowego nie jest tu kupione, żeby zaraz nie było osądzanie. No i co, wczoraj udało mi się tutaj rozsiać, rozrzucić kizeryt 200 kg na hektar, sól potasową 400 kg na hektar. No i dzisiaj ostatni to nawóz, mianowicie jest to superfosfat w dawce 700 kg na hektar. Właśnie objechałem te pole dookoła. Tutaj takie króciutki klin i raz w koło, bo tutaj wychodzi tak, że jedna ścieżka, muszę jeden taler zamknąć na połówce tylko. No to najgorsze jest za mną, najkrótsze. Teraz właśnie jadę do taty się załadować, bo tata przyjechał ładowarką, żeby zaoszczędzić czas. I zostało mi najdłuższe, zostało mi jeszcze 16 równych hektarów. Także co, jadę się załadować. Widzimy się za moment. Każdym razem. Dlaczego? Bo inny pościsk już masz. Teraz na Oranę. No. Inny. Drugi raz już po śladach też masz inny. No tak, ale dużo musiałeś impulsów. Na początku o 40 impulsów. Względem to co miałem z wapna 540. Czyli jakieś tam 9%, 8%. A później na 515. I teraz są 525. I pokrywa się ci z prędkością. Tak, bo widzę, że. Ile tutaj? Tu jest 12,7. 12,7, a tutaj 12,5. Ale no, traktor ma poślizg, okay. Nie? Traktor ma poślizg. Ale tutaj masz prędkość z nawigacji jako. Nie? Prędkość z koła. Z koła. Z nawigacji cię zawsze oszukam. I co ścieżkę muszę przesunięcia robić. No bo teraz to już można by na rękę jechać. No można, ale jak jest możliwość. Wieje, strasznie wieje. Ale nie ma wyjścia, musimy to rozsiać, bo... Dlatego też widzowie jeździmy co 18 metrów, nie co 36. Tak, żeby było dobre pokrycie, żeby nie było jakichś tam zawirowań. W pokryciu nawozem powierzchni. Byłoby problem, nie? 700 kg
superfosfatu na 36 metrów, jeszcze do tego wiatr, no to... Znaczy 700 kilo szłoby, bo tutaj ci prędkość się redukujesz wtedy, wolniej jedziesz. I on ale nie przy takim wietrze. Ale nie przy wietrze, bo dorzuci, tak? No. Przecież w mniejszych dawkach rozsiewaliśmy na 36, tak? Zgadza się. Ale tutaj o prędkość chodzi, a też nie chcemy robić siewu pasowego. Zresztą chyba przy każdym nawozie, przy każdym filmie z nawozu to mówimy, że wolimy jeździć wolniej niż pasowo siać, tak? Rozrzucać. No, bo nie ma możliwości wtedy, żeby to rzeczywiście kryło, nie? No pogoda paskudna, miejmy nadzieję, że coś w końcu też się popada. No dlatego rozsiewamy nawóz, żeby właśnie... Ma cały tydzień niby, nie? Padać. Cały tydzień. Cały tydzień padać, także ten nawóz się rozpuści. Jak na nas to podziemniaki troszeczkę późno już jest rozsiewane, no ale z drugiej strony 5 tygodni i tak kropla deszczu nie spadła, więc czy to myśmy rozsiali 2 tygodnie temu, czy dzisiaj, to... Dzisiaj przynajmniej kolejny nie robimy. Dokładnie. A jakieś to wpływu na to by nie miało, nie? Jeśli chodzi o termin nasz. Dokładnie. Tutaj, bo pogoda, tak? No tak jak wspominałem wcześniej, rozsiewamy teraz superfosfat w dawce 700 kg na hektar. No i jeżdżę 12 na godzinę. Wczoraj sobie mogłem pozwolić, żeby jeździć 15, no ale dzisiaj no dawka, tak? Tak, dawka jest dużo większa. Dawka jest dużo większa. Pole fajne, 1300 metrów w jedną stronę. Także można ganiać. No. No i dzisiaj co jeszcze? A to zostawmy na następny film. Aha. Nie zdradzajmy. No dobra. Niespodzianka. Niespodzianka. No. Słuchaj, tutaj co? Ścieżki trzeba będzie głęboszować. Szkoda, że Grześka nie ma dzisiaj, nie? Albo no ja będę miał inną robotę, bo tak to by wpadł od razu przed tymi deszczami i spokój byłby. Ale to zobaczymy, może i tak trzeba zrobić. Przed tymi deszczami zgłęboszował, spokój, temat zamknął. Bo już więcej i tak nie wjeżdżamy w te pole. Znaczy, no jeszcze azot, nie? Ale to już jeden przejazd robisz, a nie trzy w tych samych śladach, tak? No. Nie wiem, jak uważasz? Chociaż z drugiej strony ja ci powiem tak, jest sucho, więc to tutaj też nie jest zagęszczone jakoś tam wybitnie. Wybitnie nie jest, a kultus idzie też. Ładnie. Idzie kultus. Albo zrobi się tak, że rozsieje się azot i wtedy... Tradycyjnie. Wtedy po prostu zrobi się ścieżki przed samym sadzeniem ziemniaków. Tym bardziej, że najprawdopodobniej azot będzie rozsiewany dwa razy, tak? Bo siacza na mono i mocznik, nie? Mm. No. No. 10 hektarów mam właśnie. Czyli 2 hektary w jedną stronę. Wyszło równe. Równe? Bo miałem 8,00, jak skończyłem. Tak, bo to 4 na 36 metrach opryskiwaczem 4 hektary wychodzi. Tak. Okay. Tam już połówkę to mam zrobioną, bo mam linię jako od Sycelii strony, co nie? Więc no teraz już tylko na cały siewnik. Ja się jeszcze zastanawiam nad jedną rzeczą. Tak? Były warunki. Może od Pawła tą maszynę do odkamieniania i byśmy to odkamienili trochę. Te pole? No. Zawsze mi połowę kamieni by zebrało, nie? Połowa mniej na kombajnie. Ale chodzi ci tam powierzchownie, tak? Tak. Ta. No, no chłopie, no odkamienianie takie... No ja wiem. Jak powinno być, to w tym roku przy tej cenie paliwa... Przecież to jest masakra. Zabójstwo. Zabójstwo, dokładnie. Zabójstwo. No licz, czekaj. Dziś około na odkamienianie ile litrów paliwa? 70-80 więcej. Inaczej odkamienianie to jest plus był. Jaki koszt na hektar? Czyli 1000-1200 do hektara, tak? Do hektara. No to w tym roku będzie około 2. Koło, no. Spokojnie, nie? Bo to nie tylko, że paliwo, tak? Części są, wszystko jest droższe. Części, wszystko. No. Mało kto będzie, wydaje mi się, odkamieniał tak, wiesz, tak profesjonalnie, jak powinno być, nie? Czyli wyredlenie, no, i przesiewanie. Tak jak w ubiegłym roku mieliśmy u pana Pawła. Tak.
akcję. Też było coś tyczone chyba pod tą szóstkę, nie? Nie, nie, nie. Tutaj ma być droga wzdłuż tych słupów. Polskie sieci energetyczne będą tutaj drogę budowały. A. No, tak popier... Zielone to no. Pole będzie. Znaczy te działki tak... I oni tam jeszcze wchodzą w tego, w pana Janusza pole i to jeszcze mu tak przekroją, że usiąść i płakać. A to jeszcze trzecia linia ma iść, nie? Ale to od tamtej strony, od ustki, od morza, nie? A, tak? Od północy. Ona ma iść i skręci, to trafostacja, czy jakoś tak to się nazywa? Fachowo. Fachowo, no że tutaj będzie ta cała przy... Nie wiem jak to tam... Jak to się nazywa profesjonalnie? No ale nazwijmy to trafostacja. Trafo, no. No. Że będzie ten prąd tutaj dostarczony i będzie zamieniany chyba wtedy na prąd zmienny, nie? Jakoś tak. 20 hektarów pod tą inwestycją idzie. No, 20 czy 22, coś takiego. Bo 20 hektarów. No to taki obszar tego pola praktycznie. No, bez 3 hektarów. Idzie pod tą inwestycję, pod tą całą budowlę, nie? Masakra. No. I tutaj właśnie budują tą drogę i u pana Janusza to całe pole rozpieprzą tak, że... Ale my? Czekaj. Nas nie sięgną. Nas nie sięga. Nie, nie, bo oni zaraz za tą kępą lasu gdzieś z tamtej strony za aha. No. Tam jeszcze droga na jest. Na tej wysokości, nie? Ma to być budowane, także jemu to pole rozwalą, nie? Nie dość, że tam ma to oczko, wiesz, takie tam jakieś zawijasy, to jeszcze drogą mu to przedną, nie? Chociaż to jest chore, bo mogliby iść istniejącymi drogami, tak? Bo ta droga to jest po prostu dla nich wybudowana jako dla nich, no na zasadzie, wiesz, no. Chcemy no, drogę. Tak. Chcemy drogę, no. Tu na tym polu praktycznie rozwalą te dwie działki, poszatkują. Mało tego, jeszcze tu szóstka idzie. No S6 idzie. S6, gdzieś też tu będzie węzeł jakiś budowany, nie wiem jak to ma być dokładnie, bo... Także posiadkowane, bo tutaj mamy ogólnie 100 hektarów tak, na 4 podzielone, tak? Na 4 i piąty kawałek jest tu 5-hektarowy. Za lasem centralnie. Za lasem, tak, tam tak. Jest odrębna działka, nie? Bo to także te... to całość ma 105 hektarów. 105. No 105, 106, no. Coś takiego, nie? Jeśli chodzi o uprawę, tak? Pola uprawne, tak? Tak było kiedyś jako całe pole no. Agencyjne, nie? I to podzielili na te 4 działki plus ta jedna mała. Tylko też dzieląc to przecież wiedzieli o tym, że są tu planowane drogi, to zamiast to jakoś rozsądnie podzielić, to tak. No. Urzędnik zza biurka, nie? No zrobione to. No zrobili, podzielili. Fajnie to na mapie wyglądało, tak? Przy biurku. A w rzeczywistości później. A szkoda, bo to teraz nawet taki podział co jest. 4 na setka na 4, tak? Jest w porządku. Tak, no bo wiesz, no przede wszystkim chodziło o to, że ma to 4 rolników, tak? Nie jeden. To fakt. No. No i okej, też te działki po 25 hektarów to nie są takie małe działki, że... No większość by chciała mieć takie też. Dokładnie. Bo tak jak w komentarzach nam nawet piszą, że mamy najmniejsze pole, tam 1,80 hektara, tak? Ale dużo osób właśnie po 40, 50 arów, jakieś tam kawałeczki. No to wiesz, to w każdym rejonie kraju inaczej to wyglądało, tak? Wejdźmy nawet do Adriana, zobaczmy, tak? No, kilka kilometrów dalej. A jak posiadkowane wszystko, nie? A jeszcze mamy 4,600. Ale wrócimy i będzie można... Czekaj, tam ile mamy? 4 tony jeszcze. 4 tony. Wrócimy, zobaczymy ile będzie, jak coś to dosypiemy. Bo teraz to ubywa, nie? Na długości. No to na 400 w jedną stronę, tak? Tak. No. 13 hektarów mamy, no to jeszcze 11,5 tutaj teoretycznie wyjdzie. Ale nawozy... Zobaczymy.
patrzę na... Dosyć sporo jest tego kamienia takiego, wiesz. Tak, tak. I to by może wziąć, ruszyć kultywatorem i przejechać frezem, zebrać te kamienie. Niech by połowę zebrał. To masz połowę mniej. No tak. No. Zgadza się. Jarek Gawrycha w zeszłym roku brał tą maszynę od niego. No i mówi też, wydawało się, że przecież tych kamieni, że nie widać kamieni, nie? I ujechałem kawałek, pełny kosz. To się tak wydaje, co tak kawałek. Wydaje. O tam, gdzie trawę mamy właśnie wałowałem, w poprzednim filmie, to będziecie widzowie widzieć, tą 50-tkę, tam by się przydało. Na tym redencie, na Wierkowie. No, ale tam wiadomo, co to. Znaczy, no, potężny koszt. Potężny koszt, tak. No nie dzisiaj, tak? Nie dzisiaj takie akcje. No przy cenie paliwa 7,60, 7,50, no to słabo to wygląda. No koszty produkcji tego wszystkiego są wysokie. Ceny nawozów. Ceny nawozów. Wiesz, ja myślę, że to była dobra decyzja, zmniejszenie ilości ziemniaka i w zasadzie co? Z tych głównych nawozów zabrakło nam tylko tej soli 4 tony, tak? No tak. No, a czyli tylko to jest jakby zakupywane po nowych cenach, tak? Po nowych cenach, no i przede wszystkim... Ale jak gdyby sadzić dwa razy tyle ziemniaka, no to niestety, trzeba by kupywać nawozy. No tak. No, a to już by było szaleństwo. Ale też i w tym roku zrezygnowaliśmy z tego tradycyjnego nawożenia, tak? Bo większość zastąpiliśmy tym miksem. No ale podziemniaki nie, podziemniaki zrobiliśmy normalne nawożenie z tego względu, że bałem się podbijania za wysoko pH gleby, żeby nie było parcha na ziemniaku, więc podziemniaka zrobił, nie poszedł ten miks, tylko zwykłe nawożenie tradycyjne. Dobra. Myślałem, że w tym roku się z ziemniakami szybciej ruszy, jeżeli chodzi o sadzenie, ale wygląda na to, że nie. Ziemia jest tak zimna, zanim ona się teraz nagrzeje. I to nie ma wpływu moja orka zimowa. A, tylko no śnieg zaora. Śnieg zaorany, pewnie tam jeszcze... Leży jeszcze. Nie, jest po prostu zimno, jest strasznie zimno. Wczoraj, przedwczoraj było minus 7? Tak. Przedwczoraj. I na jutro minus 4 prognozuję. Także no... Wszystko jest wyziębione. Mamy 2 stopnie na plusie teraz, ale wieje. Także słońce... Odczuwalna, podejrzewam, że jest 0 albo poniżej. Poniżej. Ja zmarzę na tej Amazonce, tak mi łapy... No ale też ubrany jesteś. A chodzi mi o łapy, tak? O ręce. Zamiast się ubrać normalnie, to... 3 tony, 15 hektarów. No i tak naprawdę w jedną stronę... Czekaj, 2,4 to jest... Wsypiemy tą resztę i ja uciekam. No. Muszę tą siódemkę odpalić, obciążnik. Tak. Tam od razu tego iPada podłącz, nie? Do ładowania. On tam będzie naładowany, ale... Aha. Po prostu wtyknąć wtyczkę, nie? Albo mam lepszy pomysł. Pojadę do domu. I zrobię kawę. Ty dojedziesz, akurat wypijemy. Wtedy się weźmiemy za tą drugą robotę. Za niespodziankę, tak? Za niespodziankę. No i moi drodzy, zakończyłem właśnie rozsiewanie nawozu. Udaję się na gospodarstwo, tam muszę wyczepić i przystąpić do innej pracy. Ale to już zobaczycie w następnym odcinku. A tym akcentem kończyłbym dzisiejszy odcinek. Także co? Także trzymajcie się i do następnego. Na razie!